Witajcie, ludziska. No na razie nie próbowałem fabuły, ale nie, no nie, nie raz widziłem sobie z omigówkami, a do innej się nie da wejść, nie? No nie da się wejść po prostu, no. Trzeba te omigówki zrobić, nie? Zrobiłem 3 omigówki, ale przy czwarty ja nie rozumiem tych doboru przesuwań i tak dalej kart. To jest dla mnie... To jest dla mnie totalna ten... jakaś dziadyga, nie? To tylko zapomnianego bohatera mogę sobie uruchomić, którego już przeszłem, nie? Dobra, wyjmij. No, no nie bardzo, nie bardzo. No to nie wiem co zrobić, więc na razie rezygnuję z tego. Wchodzę na arenę, zobacz jak ta arena wygląda. Dają to boosta jakiegoś i tak dalej. Po wejściu na arenę tracisz dostęp do swojej kolekcji i musisz walczyć wybraną armią kart. Użyj biletu, aby wejść na arenę. Proszę bardzo, ważne, że bilet nie złota swojego. Coś zawariował, kurde, że miałeś złoto się po... Wybierz klasę, którą zagrasz na tej arenie. Dobra, maga zbrojnego wezmę. Przedstawiamy maga zbrojnego! No wybierz, no. Wybierz kartę, którą chcesz dodać do talii. Rany, Julek, kurde. Dobra, wezmę tą. Dobierz inną kartę i dobieraj dalej, dopóki nie skompletujesz talii. O rany boskie, kurde. Poszukasz kart, wsparcie, dobierz kartę. Archeolog i najemny. Wezmę archeologa, bo jaka ładna dziewczynka jest. Troszeczkę już patrzę na to. Tak biorę, bo biorę, nie no, nie bardzo myślę co zabrać tak naprawdę. Mi się kurde nie chce za bardzo kombinować. No i tamtego mogę wziąć obok, to myślę. Jezu, a wegetarianka czy tam? O kurde, nie bardzo tak. Nie, no, mobilizacja. Niechaj będzie, tak ja to tak na oko biorę, tak tam. Lodztwo. Niektórych kart nawet tego to w ogóle nie kojarzę, nie? Musiążka też nie, ochrona wezmę to. Nie przeczytałem nawet wszystkich kart. Mechaniczna siostra.
Kurde, co wziąłem coś, co pierwszy raz na oczy i dobra. Teraz mogę do kotka wziąć. Mam nadzieję, że koniec muszę zadać składania talii. Przed tobą 9 przeciwników. Najpierw pokonaj 8 w dowolnej kolejności. Na końcu zmierzysz się z bossem. No to tak jak arena w ogóle, nie? W gwincie, no. Czyli ten gwint można powiedzieć zdublował arenę, nie? No dobra, graj, co się przyjmował. Zanosi się na jedną z najbardziej ekscytujących starć, jakie kiedykolwiek widziała cesarska arena! Zasady są reklamą, nie? Likwidacja, archeolog. Zostawiam to na razie. Trochę do dupy, nie? Chcę teraz... Nie strach się strygerował, ma nie dobra. Proroc, trochę do dupy. Aha. Zaatakował mnie, to świnia. Przestań dobierać kartę, a zacznij rzucać karty, bo już mi... Ja władam żywiołami! No i jakiego siłacza tu ciepną, jak jedyne. Ja to nie wiem, co znaczy mobilizacja, nie? Ogólnie dla mnie to jest słowo takie. Nie chcę zabierać karty. Likwidacja. Bo że on nie zlikwiduje. Dobra, nie widzę. Wzmacniam ją jak szalony, nie? Aha, one ochronę otrzymuje, czyli one musi być atakowane. Trochę tak słabo, ale dobra, nie? Używa? Z masłem. Ja władam żywiołami! O ja pierdolę, ale ma silne karty. Jeski. Przecież tego tędy nie przebije za Chiny Ludowe, nie? A, zabity. Mam jeszcze jakąś wzmocnić, czy uleczyć, cokolwiek? No nie bym miał, ale kurde, za późno pomyślałem, że tu łopku. Najpierw musisz pokonać jego. Ale to są solidne karty. Bułka z masą. Nie, to są strasznie mocne karty. Ja władam żywiołami. Ty w modę, no samymi kurde czarodziejami, czy co kurde normalnie, pickimi. Przywołuję matronachów, kurde, którzy są... Almsivi kochają wszystkich Dunmerów. No właśnie, ochrona, kurde, no. Przebijać to się może i przebijam, ale...
No nie pogram długo tej areny, ale to dla mnie za wysokie progi są normalnie. Mój czas w tym świecie dobiegł końca. Bułka z masłem. No ale gdzie ona jest? Wstyd i hańba. Bohaterom. Patrona mrozu. No właśnie mówię, no zasypią mnie kurde. No. Przywołujesz? Nie przywołał chyba kurde za bardzo. Okaż nieco szacunku! Okaż nieco szacunku! A! Cały czas będę zabić te kutwę, tak? No i to... Musimy przełamać ich szyki! Dobrze, podleczyła. Aha, jeden mam, dobra. Najpierw musisz pokonać jego. Oj, zasypuje mnie tu tymi magami, jak skurczy sam. Wstyd i hańba. Nie, bohaterom, nie? To jakieś proroctwo doszło, też by było u biedy, nie? Obrona niestety tylko przyszła. O, trona ognia, ja pierdyle, to jest klasyczna na czołówka. Czołówka tych, nie? Co daje ta mobilizacja? Pazury wojny pracują na żołd. Jest. Nic nie ma, że coś wzmacnia? Jesteśmy o krok od wielkiego odkrycia. Jaki dziś trafił się klient? To jest ochrona właśnie, dobrze? Okaż nieco szacunku. Aż dwa, ale miała proroctwo, kurwa. Z krzeczącą coś tam normalnie. Aj, nie, dobrze mi się, kurde. Zapłacisz mi za to! Mhm. Czy niby tak źle nie jest, ale jest źle. To, że ten się uparł atakować mnie, nie? Uspiony, nie dostaje tych, nie? Jest! Najpierw musisz pokonać. O, rany Jurek, nie dostaje żadnych, no jakby to nazwać. Bułka z masłem. No i nie szukamy mi pęta, nie? Aj, ja się przebił, nie? Wstyd i hańba! Wstyd i hańba! Bohaterom, nie? I jest! Wreszcie jakieś proroctwo, nie? Czekaj. Co tu chronić? To chronimy. Cie, najemnik z ambicjami, te. To jest ochrona? Nie. Czekam na rozkazy. Tu nie idzie ochrona. Pani smoka mnie nie obchodzi. Nie może zatakować, bo nie ma miejsca w niej. Jest ochrona. Za drugie miejsce nie ma nagrody. A no nie ma. Ej, zawsze tak było, nie? Nie opłaca się ich zabijać, nie no. Cięch! Redoranie pragną twej śmierci. Nie ma proroctwa przynajmniej. Ten nie może tkować, ten nie może. No, w biedzie jestem raczej normalnie teraz w tej sytuacji. Hańba bohaterom i zabita. Ale atakują za żarcie jak psy. Dydryczny sztylet normalnie. Ale nawet nie dadzą go zobaczyć, jak to działa. Aj. Osiem stworzeń przywołałem, kurde.
Zanim pokonasz tego przeciwnika, możesz najpierw zaatakować gdzie indziej. Przygoda z areną skończy się. O kurwa, nic. Dobra, to porażki. O, to musiało boleć! No dobra, niech będzie. Już nie mogę się doczekać! Zamknąć bramę! Jedna cholera, kurde, z tym otwórcą będę grał w końcu, nie? Wolałbym, żeby on zaczynał, no dobra, jest. Przynajmniej on zaczyna. Prosto idzie stąd. Wszystkie karty są inne. Elektryczny sztylet. Zrąbałem to teraz troszeczkę. Musimy przełamać ich szyki. Zresztą może nie. Bo tak czy siak, to i tak chciałem to ciepnąć, nie? Na cholerne spętanie mi teraz. Najpierw musisz pokonać jego. Szkoda, nie? Wali go. Teraz. Ten dostanie miecza. Dobrze. I co, nie zaatakuje? Pierdolę, za bezsens, dobra. Wstyd i hańba! Bohaterom. Weź to, użyję tego, ale... Ma jakieś wzmocnienie ktoś tutaj? Szkoda mi tej niszczyć, bo ona jest słaba, nie? Nic nie przywołałeś. No czemu ten nie chce atakować? Nie rozumiem to normalnie. Pierdolę. Wstyd i hańba! Dziwnie to. Trona chmurowa, dobra, trona chmurowa, wiem co. Co zabijać, ale co wy zrobicie? Jaja ze mnie, kurde? No i co to jest? Że się mu coś takiego pali, coś nie wiem, piękny bezsens. Wreszcie pierwszy raz się zaatakował, głupku, kurde. Nieraz, i proroctwo dostałeś, dziadego, głupia. Jeszcze mi skuje teraz normalnie, wiadomo co. A to nie wiem czemu to skuła, no ale dobra. Wali mnie, czemu to skuła. Bo to proroctwo. Ja nie dostałem proroctwa, no ale dobra. Wstyd i hańba! Znowu nie ma proroctwa, ale 2-0 są dobra. Ja władam żywiołami! Patrzę na mrozu, kurde. Tak to wygląda, dobra. Dobra, to się niewrażliwość. To rzućmy w ogóle. I jest jeden punkt magii więcej. Tą dziewczynę też rzućmy, nie? I jest 3. Czekaj jeszcze raz. Za 8 mam go teraz piznę normalnie. Będzie cierpiał, nie? Dwie runy, dwie karty, dobra, ale... Proszę bardzo, nie? Najpierw musisz pokonać jego. To jest na wyższych obrotach, no trochę się nauczę, pani.
kurwa, trona lody. Aja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 j
tych magów to... Kadzid czeka w gotowości. Dupa mi dawać, Kadzidzie. A, ochrona pierdolona, dobra. Co jest? Tylko ona może tylko... Mój czas w tym świecie dobiegł końca. Ten to się wylewelował, ale... Bułka z masłem. Bohaterom, nie? Oj, jest. Proroctwo, nie? Jest. Wstyd i hańba! Aj. Nie mam ochrony z tej strony, nie? Żeby się uratować. A nie, jest, to jest ochrona, dobra. Jaki dziś trafił się klient? Nie, ale no niestety, kurde, gównianie. Kadzid włada potężną mocą. Kadzid włada potężną mocą. Nie potężną, ale czym ty właściwie wraca? Kadzid włada potężną mocą. Aha, dobra. Jest, przejmij się przez dziada. Jak nie może, przecież nie masz więcej obrony, nie? Przecież ten powinien atakować jak wariat, a on pewnie się zmacnia jakoś, takie pierdoły, aj. Przywołanie, ale niestety. Aj, ale zabolało mnie. Jest i hańba bohaterom, nie? I po mojej stronie. Przebili, ale tu się przebiją i kogo sprawię, że się ten dobije i koniec, nie? Bach! No, będę miał te same porażki, bo kurde, nie czuję aren. Nie 13 przywołań, mam przynajmniej te przywołania normalnie. Nie czuję tych kart w ogóle, nie poznaję ich, kurde, nie rozumiem ich w ogóle i tak dalej, nie? Druzgocący cios! Ale nie ostatni! A właśnie, że ostatni, bo zobaczę te zwinności, jakie tam mają silne karty. Jesteście gotowi na krwawą właśnie? Nie bardzo. A nagrody dostanę za tą arenę pewnie tak biedne, że to... Dobrze, nie zaczynam. Zero jest. Mniej. O jasna cholera, fabrykant dostanę, fabrykanta. Obrona. Spokojnie. Dam radę. Co on ma, kurde, miał... Aha, dwa punkty, dobra. Myślałem, kurde, że nie wiadomo, co to wytarło. No niepotrzebnie może zużyłem, ale dobra. Nie myślałem, że on zabije. Czy co to pisze? Jak to jest opisane? Likwidacja, dobra. Dobra, walił to, co ja, kurde, się... Ja się coś nie mówię. Jasne. Zużywam wszystkie możliwości na samym początku, bo to kurna... Dobra. Tak jest. No najlepsze to nie jest, nie? Ej, nie będzie się nade mną litował niestety. Miłosierdzia nie doznam u nich. Użyłem całość swoich boostów. Musimy przełamać ich szyki. Cię, rozwalić tego dziada. Ten tu.
Dobra. Cie, niewrażliwość. Pięknie, pięknie. Twoja tura. Cie, tylko że on pominie to, dobra. Kobietę, niestety. Wiesz, automaton jakiś, kurde, da. Co to, kurde, Frostpunk jakiś, kurde, archeolog. Jesteśmy obok wielkiego odkrycia. Uderzaj. Z pełną siłą, dobra. No nie może, że proroctwo zabrał z pierwszej karty. No i dobra, proroctwo, normalnie obrona. Aj, jasna cholera. A za farszywy... Zapłacisz mi za to! Cie! Zapłacone, zapłacone, tylko że nie o to chodziło, kurna, żeby płacić. Ja bym wolał nie płacić, nie? Bech! Bech! Pomija, nie? Wsanie. Kupa to za wsanie. Proroctwo z ręki, no do dupy, nie? Dobra, fabrykanta użyjemy. I tak. Ona, niech wali w to. Z całej siły. No i niedobro nasze proroctwa. Czarodnica. I szkoda, nie? Za drugie miejsce nie ma nagrody. Ty wal w to. I jest. Zapłacisz mi za to. Ba! Pięknie. Akcja i kontrakcja i tak dalej, tam normalnie pierdeł to normalnie. Ja to... Ej, zabił brutalnie. Ej, tak. Rata jakaś, proroctwa, rana. Cholera jasna. Skąd on tych ochron ma tyle jasnej cholery, nie? Możesz zmienić to w mumie? I zmumifikowane, dobra. Wyssanie. Jest czyste i silne. Dobra, nie wiem jak to działa, to wyssanie, ale... Powiedzmy... Za drugie miejsce nie ma nagrody. Cie, zabijmy tego dziada. Pieprznijmy w to i jest. I pieprznijmy w to. Jest! No może raz wygram, no, proroc nie zabrał z dwóch run, nie? Ej, przełamanie! Ech, ten pan! Bagienny lewiatan, ostro, ostro idzie, ostrą grę idzie, normalnie, nie? Ale przegrał, nie? Wchodzisz ty! Dobra, ty też chodzisz. I wszystko jest. Choć nie jest to mądre na tyle. No ile? I jeszcze tam sobie życie doładowałem. No i dobijemy tym tuszkiem. Zwyciężyłem! Przybyłem za waszym zwyciężeniem. No niestety nie było to tak łatwo, nie? Co? Jeszcze nie zrobiłem jednego przywołania i brakuje? Ilekroć pokonasz przeciwnika, otrzymasz możliwość dobrania kolejnej karty do swojej talii. Dobra. I tak to był ostatni raz, więc nie ma co się... Im więcej zwycięstw odniesiesz, tym większą odbierzesz nagrodę. A jasne, kurde. Ostatni raz wygrałem i tyle. Czekaj, z kim ja grałem? No weź mi! Dobra. Aha, ten zginął. Kolejny krok w kierunku najwyższej chwały! Nie chcę walczyć z magami, bo ja coś kurde oni gnębią. Siła fizyczna, magia. Dobra, magia i... No niech będzie, nie? Nie ma co ci pierdolić, szkoda czasu, nie? Zwycięży! Mroczny mag, nie? I... Galopujący... Szaleńcy, jedziemy z tym. I jeden raz. Nasz pretendent wzniósł prowizoryczne zasieki obronne. Zobaczmy, jak się spiszą. 0-2. To proroctwo to nie jeszcze, dobra. Ej. Tak, od razu sądzę, żebym skorzystał, bo że nie mam jak... tego ugrać, w ogóle nie mam jak grać.
Nie ujdziesz cało! Bez przesady! Ochrona, tak? Czy mijać ochronę? Kolejny umany, żebym od razu wykorzystał, bo tam mi się wydaje, że na początku najtrudniej z tempem. Nasz klan dobrze, jest dwa. Czysty i silny. Prowizoryczna barykada, dobrze. I raz. Tak to wykorzystałem dziwnie, bo dziwnie, ale wykorzystałem, nie? Woda życia. A to ci tutaj drzewa sadzą, czy coś tu takiego? Tu polegniesz! Aj. Ja zużyłem to całkowicie. Sprzątnijcie. Fajnie bym przywołał kartę jakąś, ale nie. Cię. No i tyle, no. Co ja mogę zrobić więcej, nie? Tu nie, polegniesz! Bo jak przyłam kartę, to będzie zadanie dzienne. Zrobię, a mi się... Dziś ja będę górą. Ochrona, nie, jasno, ale to jest tak ochrona, że silna, że się nie da przebić tamtędy nawet już, kurde. Czekaj, nie widzę normalnie teraz. 2-4, dobra. Zabity. I bach! Dobra, on jeszcze nie zginął od razu, nie? A to ja nie widziałem, że to strzela... Jasna cholera, i marnowałem czas na tym. Gin, plugawcze! I to przecież to już działało wcześniej, no. Ona ma wystanie, to dobra dziewczynka jest. Tu polegniesz! Cie! Ziarno i gniew! Ziarno je w niebie! Czemu ty żyjesz, się nie pytam? Gin, w mrokach yes. Dobra. Proroctwo. Ja mają chronić, tak jest. Uparłem się, żeby na to. Ja swoją stroną, oni swoją stroną. Też ochrona jest. Grunt to okradać tych, którym jest już wszystko jedno. ciekawa teoria, ale... Zginął, ale po dwóch turach, ale rozumiem już. Tą kobietkę ja lubię bardzo zawsze. Ty idziesz. Trzy. I jest. Musimy przełamać ich szyki. Jest. Uderzaj w to. I dobrze. A ty po prostu w to. Plugawcze. Tak jest, plugawcze. Doskonale wyssanie. Spożywam jego żywność normalnie, czy jego krew normalnie. Dobra. Ciach. Z samej strony będzie mnie lał, nie mówię, ale... Co to było, kurde? Ja nie szukam kłopotów. Dobrze, barierę przebił. Chodź, następną ochronę dał. Czeka nas wszystkich. Przeklęte widmo, tak? I we, trzy, ale mi ją zmniejszył. Ziarno i gniew! Wyciszył normalnie strasznie. Gin w mrokach otchłani. No, niestety tym razem została obita dość mocno. Jak na to bite przystało zresztą. Ten konstrukt ma obronę? Nie. A ta ma? Przywołaj wzrostu kwama, dawaj, jego spiskowiec. Tak, żeby dawaj spiskować, to nie wiem. Jakim cudem normalnie, ale dobra, nie. Ty uderzaj to. Cię, jedno życie straciłaś. Gin, plugawcze. Cię, dostanie kartę, nic nie mówię. Walnij w tego. No może to nie było najmądrzejsze teraz, co się stało, ale dobra. Ej. Proszę bardzo, następna tura. Coraz więcej punktów, ale z naszej strony... Pożarujący wymasł. Iii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 
Ziarno i gniew! Nie! Gin w mrokach odchłania! Runa, ale nie jest to... Chciała, ale ta czardziejka mnie coś przywołać. Co jest, kurde, nie halo?
Przełamanie i wyssanie. No zobaczymy, czy przełamanie i wyssanie. Jestem dzieckiem ciemności. Gin, plugawcze! Nie. No niestety nie ma tego. Zapłacisz mi za to! Nie. Dobra, kartę, nie jest to jakieś wielkie wydarzenie. No co jest? Nie. Dobra, kartę i teraz dostanę, teraz ja dostanę w pierdyl. Pomniejszy znak. Aj, śmierć, dobra, przyszła po nich, tak? Tu polegniesz! Ja, no teraz będą mnie lali jak skorczysy, nie? Proroctwo na straży. No wchodzisz tu, wchodzisz. Daj robakowi wzmocnienie. I jest! Jest przełamanie, dobra? Dziś ja będę górą. Ochrona. I niestety tu jestem na posterunku. Ochrona. O, aż tych cholera, no wszędzie. Zapanujemy nad swoim losem. Czarodziejka krzyczy. Aja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 j
talentami, po prostu kurde dobieraniem. No jak ja mam taką talię byle jak złożoną, to ja to mogę kurde normalnie. Przełamanie, zagrożenie. Ała. Ochroną mnie. Że kordem przyprzedza na drugą stronę też ochronę ciemność, ale nie ma. Ja pierdolę. No i co ty cieniu mocy możesz zrobić? Twój ból jest rozkoszny. Nie, tą cipkę widzę. Gin, plugawcze. Ochrona nie zabije, nie? Tam normalnie, ale też nie zginęła, nie? Twój ból jest rozkoszny. Troszeczkę się zyskałem, ale to nie jest. No, jest szansa jakaś mała, ale jest, nie? Ale się rozumie, że bombardować będzie, nie? Rzuciłeś na ochronę, cię. Gin! Cię! To koniec! Cię! Karta! Aj, niestety nie jest to, co to chciałem. Gin! Minus dwa. Nekromanta, czegoś tam jakiegoś czegoś. Oto mroczne objęcia śmierci. Nie udało się mu w tym razie. Co robisz normalnie? A co ja mam teraz pasywną tutaj? Twój ból jest rozkoszny! Gin, plugawcze! A czemu ten nie? Nie rozumiem tych centurionów ni w ząb, nie? To będzie pomyślny dzień! Patrzę, że któryś ma tą obronę, nie? Przywołanie ma, nie jest! Gin, plugawcze! Twój ból jest rozkoszny! Gin, plugawcze! Twój ból jest rozkoszny! Ej, no trochę zyskałem, ale nie jest to na tyle, nie? Żeby ten był z ochroną, to mi co to przetrwał, a ja jest... Teraz to już raczej... Siee, jest mi z pięć! Gin, w mrokach otchłani! Ochrona, ale dobra, to dupo dajesz ochrona. Ej, bo zginąłem niestety. No i koniec tej zabawy normalnie. Taka to była ta moja arena solowa. Z porażkami. 40 golda. Udało się przynajmniej to zrobić. Aha, no dobra, nie aha. Pretendencie! Twoja nagroda czeka na ciebie. Uwężane Nesoro, 50 zeta i jest. Podziękował. Rozegraj partię w bitwie PvP, przyjacielska przysługa. Próbując nocą ciebie gangro, że łopa możemy sam ten wesprzeć 300 zł tego, nie? Bo on 300 tego do samego mieszku. Wygrane jedna, a jaki sukces, no. Syrodil! Okaż swą miłość tym, którzy walczą i przelewają za ciebie krew! 20 złota to nie jest majątek, żebym nie mówił. Pakiet, no to powiedzmy jest wartość 100 złota, czyli razem 120 złota. Także no powiedzmy... Yeah, 6
kart w pakiecie, nie? No widzę, że... No trudno... Ciach! Rabuś z Helstrom. Ciach! Cesarskie posiłki i tak dalej, to mi się nie podoba ta karta. Ciach! Weteranka. Z kotowatej rasy. Ciach! Ten to mi się nie podoba. Ciach! Nawet do czaru mi się nie podoba. Ciach! Pasterz drzew. Żadna z tych kart jakoś mnie nie rzuca na kolana normalnie, no ale... Do mojej sztafety kart. Pana, fajne. Co, jeszcze mam tego? Coś takiego? No, los? Aha, już nie mam losu, dobra. Wypierdyle mi normalnie. Arena PvP multiplayerowa się arenę PvP. Wybierz ją, jeśli chcesz zmierzyć się z innymi graczami. Nie bardzo. Wybierz arenę solo, jeśli wolisz wziąć udział w kolejnym turnieju podobnym do tego, w którym dane ci już było zagrać. Walcie się na ryj tego, powiem sprzeciwnie. Co to jest? Rozumiem, zamknięcie zgłoszeń za... Mówię, co to jest wyzwanie? Co ja zrobiłem normalnie? Przestanowiono talii, sprawdź jak daleko ci urazi graje do 99. Dobra. Nie, nie mam szansy na razie jeszcze z takimi zabawami. Ja mam 5 na krzyż kart, panie. Na razie... Bitwa PvP, no ale dobra, na razie to... Zobacz na karty, nie? Swoje. Te, które mam. Gdzieś tu powinno być nowe, nie. Czekaj, zobaczę, że gdzieś 4 pisze. 3, nie. 605, to ja myślałem, że te 300 dostałem tych kamyczków, kurde. Za coś tam. Po co mi pokazują takie jakieś pierdoły, nie? Trzy, wszędzie trzy. No to jest jedna tutaj, widzimy. 5 tych, nie? No 5 tych kamyczków, nie? I jest! 5 takich kamyczków, no. Strasznie się wolno aktualizuje, nie? Cieszę. Tak, dopiero 3, kurde, ja się już tak zrobiłem i zrobiłem sobie 2 nagle. Ognisty pocisk, tu samo to widzimy, to samo. Pułapka dusz. I bam! 5 kamyczków. Piękna rzecz, nie? Wypierdylaj. Chcę grać czarami, ognisty pocisk mi jak najbardziej na rękę. 2, 3, 4. Dobra. Ile daje się za taką kartę? Też tylko 5? Tak, chcę te 5 kryształów. Proszę bardzo, nie? Zamykamy na razie. Na razie tylko takie nadmiarowe karty niszczę, nie? Proroctwo, ochrona, też mam ich 4, nie? Szkoda, że nie da się wsadzić normalnie. 4, bo bym normalnie wsadził 4, ale dobra. 2, 3, ten wymasu, to mi przerażający wymasu. 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, nowość tam i ta wypadła. Całkiem, ciu, po 3 wszędzie. 2, 3, 2. Cholera jasna, no. Łuki. 4, strzała w kolano, no. Od razu rozwalamy. Lepiej taki kryształ mieć. Wiesz, jest bardziej cenioną walutą w tym świecie, a tamto to nie. Nie cofamy tego. I jest 3, 1, 3, 4. Dobicie. Same takie grosze dostanie, niestety. Oferują mi 5 kryształów. Niestety, no nie jest to jakaś wysoka waluta, ale...
I od razu się tam to sumuje, nie sumuje, ale tam zawsze coś, nie? Tych kryształów 630, jak 1200 trzeba na legendę, a potem będę sobie chyba robił karty epickie. Bo one kosztują tam chyba 600 albo 400, coś takiego. Lżejsze wydatki, ale jakoś tak chciałem tą atromantkę mieć jedną tam. Dwa liściokry jakiś tam. Ta jest, no to jest już fajna ta złodziejka, nie? 3-3-3-3-3. Ten jest nowy, 2-2-3-3-3-3. Cztery, no dobra. Tak, biorę panu kryształy za niego. Tak. To normalnie jak są premki, to po prostu premki się rozwala za większą liczbę kryształów i nie ma... No, tylko jedna waluta jest, nie? Ciach, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 3. Na razie nie rozwalam tam, bo ja sobie jeszcze bym naprawdę paskudstwa narobię. Ciach, się będę długo tą raczej grą bawił, więc... Niech sobie kurde ludzie nie myślą. 3, 3, 2, 2, 2, 2, nowość to jest to, 3... 3, dobra, jest prorocny ten krokodyl, to jest taka jego zaleta, nie? Ta jest legendarka, nie? I można sobie zobaczyć, jak ona kosztuje. 400 za rozwalenie, 1200 za stworzenie, nie? Można ją używać w talii siły i w tej talii cesarskiej, nie? Tyra. A ja sobie chcę zrobić... A nie, bo tu nie są pokazane karty, których nie mam. A nie, nie będę teraz tego szukał. Świadek losu jest fajna kobitka, nie? Potem ona się tam rozwija. Niektóre karty się tu rozwijają, nie? Nawet od poziomu gracza, nie? Czyli tam jakoś 30 poziom nabijesz, 40 poziom i tak dalej, takie pierdoły, nie? To się karty same z siebie rozwiną. Albo się rozwijają w dwie strony, nie? Że wybór taki, ale potem i tak te karty idzie znaleźć w takiej czy takiej wersji. No dobra, dobra, już wszystko mam, nie? Gdzieś tu miałem swoją inteligencję, ta inteligencja, jeszcze coś zobaczę. Czy na pewno cztery nie wchodzą, bo ja bym tam najchętniej miał cztery w pieprzu. Tych całych buców. Max liczba, aha, są trzy po prostu. Nie zostało nico. Nico. Max liczba. Dobra, dobra. Czyli mogę go rozwalić już na pewno. Bo nie byłem wcale pewny. Gotowe. To rozwalaj tego czarodzieja. Inteligencja. I tych tu mam po 3. Czyli tu było ich 4. Chciałbym się tak upewnić, bo tak sądziłem, że po 3 jest, ale... Prorostwo, ochrona. No dajcie 5 sztuk. Zawsze to 5 sztuk, nie? Na co mi kurna to podwojona karta, nie? Nie, dobrze, dobrze, nie? Że jeszcze mnie coś tutaj doskwiera, że kurna ja jeszcze miałem jakąś talię. O, to, tego nie wziąłem. To jest gdzieś premka, nie? Tylko, że źle, ta jest słaba premka, taka świecąca. I 50 od razu za rozwalenie jest, nie? I ja ją rozwalam, dobra. Wali mi ta premka. 50 kryształów to panie! To taką słabą premkę to idź ty chwilę, nie ma więcej, więc zostawić w spokoju. Cie, dobra. 3, 3, na razie nie ruszam tu tych rzeczy takich przeróżniastych. 2, 2, 2, 2, 2. Mówię, że czegoś jeszcze nie sprawdziłem właśnie, co to jest to. Kula ognista, to się bardziej z magami kojarzyło, ale to też jest fajna karta, nie? To jest fajne proroctwo, ta dziewczynka, normalnie. Taki to 3 mieć normalnie. Dobra, to już nic nie ma. Wirująca szermierka, nie? Ile za nią chcą? No ale to jest stówka za zniszczenie 400, no ale to dobra, zostawmy w spokoju takiej dziewczyny. A ten? Nagroda za 20 poziom, potem będzie olbrzymi. Widzicie, on się zmieni, wygląda na 20 poziomie, już będzie mocniejszy, nie?
teraz jest tylko przełamanie, potem będzie ochrona i przełamanie, nie? Jeszcze przywołanie dobierz kartę. Ja pierniczy, fajnie pójdzie w górę, nie? A ten? Ten nie, to jest złe, bo tylko niektóre karty na razie, no inne na innych poziomach, nie? Co ja tutaj zrobiłem normalnie, także kurde, patrzę na te karty, patrzę, no ale tak to pokazuje ludzikom, jak to wygląda, nie? I samemu sobie to pokazuje normalnie, no, naprawdę słabuje na główce, kurde, nie? Cesarski, byłem. Fajny ten mag jest. Monticora. No ale za 10 kur na wchodzi, to jest niby się tak wydaje, że jest fajne, nie? Kowadełko, już patrzyłem. To są neutralne karty. Znaczy neutralnych jest mało, nie? To raczej to nie są neutralne, tylko wieloatrybutowe to są, co ja to gadam. Bo one wchodzą do dwóch talii, nie? Dwóch setów, nie? Każda talia się może tylko z dwóch setów składać, nie? Albo z jednego, albo z dwóch, nie? Tu są neutralne. Tutaj nie byłem. 3-3-3-3-3, wszystko 3-3. 2-2-2-3-3-3-3-2. Co za ludzkość, nie? Ile tego kosztuje? 400? To jest legenda? Wow. Jak to uruchomić? Nie wiem, czy nie wrzucić tu właśnie żółtej żagiewi. Dobra. Kula ognia. To muszę sobie tą talię zrobić jeszcze. Ja ją tu chyba z Cesarskimi grałem jako w grupie ocalałych, nie? No ale to kurna. To jest kupa roboty, nie? Czytanie opisów tylu kart, to Te wysokie elfy to mnie słabią ogólnie, ale dobra, nie? Fabuła tak wygląda, że nie mogę tego dać łatek mrocznego bractwa, tylko mi wyskakuje takie coś, no. Bo muszę, kurna, chyba przejść po kolei te całe amigłówki, a te amigłówki są tak wkurzające. Wygraj w jednej turze i musisz sobie poukładać karty, jak to poukładać kartami, o jasne. Trzy amigłówki wygrałem. O Jezus, 12 z 10, to jest, kurde, ponad moją normę. Wolałbym sobie to pograć, normalną grę, nie? Jeszcze to fajna z Skyrimka, nie? Jak mi to amigłówki słabią, nie? Arena PvP, arena solo, multiplayer, no wszystko jest uruchomione, ale... Na razie mi... Nie wiem, jak to będę robił jeszcze po kolei, nie? Areny to wiadomo, to od razu mówię, nie lubię czegoś takiego, bo... A tutaj to jeszcze bardziej, bo ja w ogóle kart nie znam. Znowu poszedłem do kart, jest na ich cholery, by dostać. No dobrze, ludzie, teraz się podoba, dajcie łapkę do góry i tyle. No komentarz, subskrypcja, znowu na samym końcu powiedziałem na początku, ale dobra. Trzymajcie się.